Siemaneczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Dzisiaj mamy nietypowe właśnie zjawisko, bo czekają nas w najbliższych miesiącach duże właśnie wybuchy na Słońcu, koronalne wyrzuty masy CME. A możliwym przyczyną może być plama o numerze 3468, która w bardzo szybkim tempie się powiększa, czego NASA jest zaniepokojona tym zjawiskiem. Tu mamy tą plamę. To jest ten rejon 3468 i ta plama jest tak ogromna. I ona bardzo szybko się powiększa, co może sugerować, że niedługo w najbliższym czasie eksploduje i dojdzie do gigantycznego wyrzutu masy i różnego rodzaju cząstek, co może spowodować zakłócenia w działaniu satelit nawigacyjnych, komórkowych, łączności i nie tylko. I może być z tego gigantyczny problem tu na Ziemi. Więc sami widzicie, może być bardzo ciekawie. Ja po prostu powiem tak, że według tego, co wyliczyłem na prędce, możemy zauważyć właśnie początki tych burz na początku stycznia 2024, a dopiero mogą się one na całego rozkręcić i mogę wam zapewnić, że będzie dyskoteka niesamowita, jeżeli chodzi o prąd.